Cześć Wam, 25 lutego. Wczoraj opłukałem z grubsza rozsiewacz i traktor. Dzisiaj jeszcze też opryskiwacz popłukałem. Później chyba troszkę... Aha, wczoraj RSM nam przywieźli. To co beczki ustawialiśmy. To jest grubsza, tylko skórzu, filtry wydmuchałem, bo tego nie myłem już. Nie chciało mi się myjką, bo wczoraj wiało jak... Nie wiem. Dzisiaj do tego starszego zaczepię obciążnik. Ja sprawdzę ciśnienie, bo Marcin musiał pojechać w kołach. Zaczepimy go do siewnika, żeby przejrzeć, przygotować do grochu, bo dzisiaj mają nam resztę nasion dowieść. No i nie wiem, może zaprawimy część na grzyba. Monitoragi nam to wiadomo, przed siewem zaraz, a nie wiadomo jak pogoda w przyszłym tygodniu będzie. Dlatego nitraginu to chyba max do 3 dni przed sianiem. Najlepiej w miarę na świeżo, ale też nie od razu, bo myśmy kiedyś tak zrobili, że od razu na świeżo wsypaliśmy do siewnika. No i to nie chciało nam lecieć, się zawieszało. Nie musiałem dwa razy siać. A wiecie jak to jest dwa razy siać. Także wiecie, trzeba uważać. Jeszcze te gumy powsadzam i będzie można nim odjechać. Postawię go tam głębiej. Mówię, kombajnu na razie nie ma, jest tu trochę miejsca. Kombajn na serwisie. Na razie nie spieszy, żeby nam go szybko oddawali. My tam sobie stoi na hali ciepły, w cieple, a kurde. No. Pyk, pyk. Nakręcony. No a poniedziałek też może uda nam się w końcu pojechać tam pod jęczmienie rozsiać na wóz, to co mamy na przyczepie naszykowane już, chyba z tydzień czasu stoi. I by można było, jak tylko też właśnie czekamy na nasiona w sumie, na jęczmienia, bo w zeszłym tygodniu niby mieli dowozić, ale jeszcze nie dowieźli. Może w tym tygodniu dowiedzą. Znaczy no fajnie jakby dzisiaj dowieźli i w przyszłym tygodniu będziemy od razu chcieli to siać. Żółte zamówiłem ostatnio do Grubera i właśnie się zastanawialiśmy, czy te takie drogie utwardzane, tam chyba 600 brutto wychodziło około za sztukę, czy takie tanie niby napawane, ale bardziej kto jest napawane, sami byśmy chyba to lepiej napawali. 110 zł brutto około chyba i za jeden i śruby, śruba z nakrętką chyba też było 5 zł brutto za komplet, to 20 śrub, 10 dłut i założymy teraz na wiosnę, żeby pod kukurydzę pod jęczmień porobić, a później chyba weźmiemy jednak tamte utwardzane, bo jednak one no, dużo droższe są, ale się nie ścierają. Zobaczymy jeszcze jak te będą szły, to Wam damy znać, ale myślę, że będą szły jak w sensie się zużyły. Kurde, one się zużywały bardzo szybko. Z ciekawostek jeszcze, to nam w zeszłym tygodniu, albo na początku tego tygodnia, trochę kukurydzy przywieźli, 11 woreczków. To jest kukurydza Chianti. Chianti, no. Jeszcze czekamy na resztę. I w sumie nie pamiętam, jakie tam jeszcze odmiany były. Ale mówię, na razie 11 worków kukurydzy mamy, 100 kg grochu, dzisiaj mamy jeszcze tonę dowieść. No i tego jęczmienia chyba 1,5 tony, jak się nie mylę. Sprawdziłem ciśnienie, napompowałem po 1,4 z tyłu. Teraz zaczepię obciążnik i do siewnika. Palec musiałem zakleić, bo kurde, tak mi się zaczęło lać z niego. Pewnie umazić wszystkiego. Troszkę nam te wiatry, co były teraz, to plany pokrzyżowały, znaczy pokrzyżowały, opóźniły wszystko, bo tak kurde wiecie. Nawozów na przykład pod jęczmień nie mogliśmy za bardzo posiać, bo przy takich wiatrach to nie,
nie da rady i to albo wiatr, albo deszcz. Myk. Dobra. Pogoda się fajna robi, chociaż mówię, po niedzieli patrzyłem to rano po minus 5, po minus 6 może być. Ale zobaczymy. Basen na RSM pusty, bo wszystko tam się nam zmieściło. Tak wyjdę to zaczepić. Kur. Powiedz coś o tej linii produkcji. Nie, Piotr, tego to nie można dawać. Gdzie to taki coś będziesz puszczał? Co? Dawaj. Myślisz, że jak ludzie robią? Jestem, kurde, wiadra 10 kg zważone na profesjonalnej wadze. Jestem, kurde. Co? Dawaj, nie ma czasu na to. To na 100. Jeszcze zapłacimy jakieś kary, kurde, za te. Zaprawiarka. I dron. Dobra, bo nie ma czasu. Nie puszczał, kurde. Nie widzą w świecie. Unia Europejska. Tak. Wojna na temat. Witam, 28 lutego. Ostatni dzień tego miesiąca. Bo jutro można statutami legalnie wjeżdżać. A dzisiaj jeszcze wziąłem. Mieliśmy jeden worek 600 kg jary PK. I tutaj właśnie będziemy groch siali na tej działeczce. To sypaliśmy, nastawiłem 150 kg. Dużo, niedużo, ale wsypaliśmy właśnie 150 na hektar. To co zostało, to jeszcze dałem 70, rozwiesiałem do końca. I jutro może byśmy już jechali siać nawozy pod jęczmień na te dalsze kawałki. A dzisiaj spróbujemy właśnie zaczepię siewnik, odczepimy roślinę, zaczepię siewnik. I później doprawimy groch nitraginą. I posieję tutaj. No zobaczymy, jeszcze policzymy, ile to tam wychodzi na hektar. Mówię, mamy tonę 100, to jest około 3-3,5 hektara. Już wracam, tam tato przy siewniku tam przestawia kółka, żeby głębiej było trochę. I tyle. Cześć wam, 1 marca. Dzisiaj można legalnie wjeżdżać z nawozami azotowymi. Dlatego odczepię siewnik i zaczepiamy do rozsiewacza i będziemy najpierw rozsiewać nawóz po rzepakach. Później po pszenicach. No i pod jęczmień jary. Tak jak wam wcześniej mówiłem. A wczoraj zaczepiłem właśnie siewnik i posialiśmy groch. Groch batuta około 300, znaczy około 330 kg na hektar. Tam chyba 2,80 i całe 3 hektary mamy. No tak nawet fajnie to się posiało, tam trochę chyba raz czy dwa mi przytkało, ale to co chwilę tam patrzyłem, żeby aż za bardzo baboli nie porobić. Teraz właśnie jadę do tyłu wybrać resztę tego grochu i chyba dzisiaj tutaj z azotami polecimy, a jutro na tamtym przyczepie mamy nawozy też poładowane, pojedziemy na te dalsze pole, co mamy od dziadka i tam pod jęczmień jary porozsiewamy, bo tam mamy właśnie kornkali, kizery i zaksan wrzucony. A po co ja tu jadę? Na betonie stanę. I tak, dzisiaj mróz był, chyba minus 5 rano, może nawet troszkę więcej. Jeszcze troszkę mróz jest, ale jechałem samochodem, wszyscy już z rozsiewaczami wariują na polach. Dzisiaj jest zaksan po pszenicach, przedtem siałem po rzepakach, a to mamy w sumie dwa pola tylko z rzepakiem. Spoko tu nawet wygląda ta pszenica, tylko że kurczę, to co wam wcześniej, ja ci tam Marcin pokazywał, naokoło tu i tam przy ogrodniku jest tak naryte przez dziki, że aż
No ale nic, tutaj jest pszenica po rzepaku i później jeszcze jeden kawałek też mamy po rzepaku. Około 12 na godzinę mam nastawione. Szybki, jeszcze mógłbym szybciej, bo tutaj jeszcze mam do końca, zanim się otworzy, to jeszcze mógłbym troszkę szybciej, ale... Ale to też jak... No tu akurat w miarę sucho jest, ale jak gdzieś wilgotniej, no to też tym błotem rzuca. Przy zawracaniu też sobie zwalniam, bo to później naryta takie, ja mówię, tymi szerszymi kołami jak naryję, to później zostanie taki plac, bo później mówię, jak do tego małego przełożymy wąskie koła, to już się wytratuje fajnie, że tylko będzie, tego nawet nie będzie widać, co teraz jest przejechane. Marcin pojechał po nawóz, to co nam brakło pod kukurydzę, kortkali i fosforanu. No mówię, jutro chyba pojedziemy na te pole dalsze, rozsiać pod jęczmień. Tutaj też w tym podjęczmieniu już będzie można rozsiać ten zaksan. Dzisiaj mają nam nasiona dowieść, jęczmienia, te co będziemy kupować. I też musimy swoje zaprawić, bo już mamy wyczyszczone, na jesieni wyczyściliśmy, tylko kwestia zaprawienia. Patrzcie, jak tam kamień, to nie wiem czy widać. Stoi pomnik przyrody, będziemy musieli po niego podjechać. I tak tu będziemy jeszcze kamienie zbierać, w sumie jakoś niedługo trzeba. Ci będzie zabrać, bo jak się ciepło zrobi, pszenica zacznie szybko rosnąć, to nie będzie widać gdzie. 370 km zostało, to jadę dosypać, bo bym i tak nie dojechał tam z powrotem na polu. A tutaj siałem groch. Na tym polu. Gdzie wam pochwalę, ale jak zacznie rosnąć i będzie coś gównianie posiane, to już ostatnie nagranie z tego pola będzie. Witam, 2 marca. Rozsiałem rano, jak byłem mrozu na takim mokrym polu jeszcze z Aksa. Już mamy wszędzie po zbożach rozsiane, po pszenicach. A dzisiaj jedziemy na te dalsze pole rozsiać pod jęczmień. Tylko rurę musisz dać. No, tankujemy paliwo, zaraz wam powiem po ile jest w hurcie. Witam was wszystkich, 2 marca, a u nas akcja nawóz daleko od domu. Jadę teraz zmienić traktor, bo dogadaliśmy się z naszym kolegą Michałem, że nam pożyczy ciągnik i nie muszę się teraz tarabanić 80 aż za odmówów. No to jest tak 25 km. To teraz jadę właśnie tym dużym New Hollandem z przyczepą. Zostawię go tam u niego, niech sobie stoi. Zaczepię fenda i pojadę prosto tam do Piotrka, bo Piotrek już jechał za mną, ale skręcił. Już będzie rozsiewał powoli, to też nie ma co czekać. No i co? I wczoraj byłem po nawóz. Odebrałem właśnie. I przy okazji jak byłem po nawóz, to mówię, zapytam się o ten błąd, co tam się wyświetlał wtedy, jak robili tą miękką oś i ten orbitrol. No i się okazało, że wydrukował tam na kartce, że jakiś tam alternator, nie wiem czy alternator, ale coś tam pod skrzynią biegu. No ale doczytał, że dla wersji brazylijskiej to musi być tam w komputerze wow, no, a dla wersji europejskiej musi być yes. No i mówię, dobra, to załaduje mi ten nawóz, podjadę i będziesz tam patrzył, czy to jest no, czy jest. No, załadował mi ten nawóz, podjeżdżam do niego, no i się okazało, że jak oni tam wgrywali tego nowego softa, bo ta miękka oś coś nie chciała działać, mimo że tam wszystko było ok, no to chyba się przestawiło z automatu, że wiecie, że wcześniej było no, teraz jest yes. Poprzestawiał to, skalibrowaliśmy skrzynię, no i już powiem wam, że ten błąd nie wyskakuje, a jak ten błąd wyskakiwał, to strasznie też szarpało biegami. Strasznie. I to nie tak, że z 12 na 13 wtedy co już jestem większy, tylko nawet na tych mniejszych zakresach bardzo szarpał. No i się tak średnio tym jechało. I właśnie zauważyłem, że jak ten błąd się wyświetlił, to zaczął mocno szarpać, bo dopóki on się tam nie wyświetlał, czyli 5 minut jazdy, to było ok. No. Teraz i to tyle z tych rzeczy takich, co było tutaj robione. Już w sumie nie mam daleko, powiem.
Tylko te drogi są trochę nieciekawe, bo są dziury. Ale jak już dojadę, przyczepimy ciągnik. Dobrze, że nie muszę tą 80 jechać, bo to jednak daleko jest. Jeździłem tam dwa razy nią, jak sialiśmy kukurydzę. Tylko że teraz jest przyczepa bardziej załadowana, a tutaj hamulce są dwuobwodowe, a w 80 jeszcze nie przerobiliśmy, żeby były na dwuobwodowe. Jest jednoobwodowy, to bez hamulców z taką przyczepą to mówię średnio. Dlatego tutaj mamy dobrych znajomków i nam pomagają. No i co jeszcze? Dzwoniliśmy się z paliwem popytać, czy już można kupić i za ile. No i się okazuje, że można kupić. Tylko że w hurcie cena paliwa wynosi 6,40, czyli drożej niż na stacji benzynowej. No i tak ustanowiliśmy, że na razie nie będziemy kupować, bo jeszcze tam mamy troszkę. Poczekamy, może się trochę te ceny unormują. A jak nie, no to pojedziemy na stację benzynową zatankować do ciągnika, ile tam wejdzie. I już. No i widzicie, już dojeżdżam tutaj właśnie do naszego kolegi farmera. Odjadę tutaj od tyłu. Nie będę tam od przodu się pchał. I pożyczę Fenda, tylko ja nie wiem, czy ja się będę potrafił tym obsługiwać, powiem wam, bo już zapomniałem. W sensie, no, samą jazdą tak, ale nie wiem, czy tam o tego tura mi chodzi bardziej. Czy tam nie będzie coś wyłączone. Nie wiem. No, zabrałem chyba wszystkie graty. Pokażę wam, jakby się prezentował nasz ciągnik z rozsiewaczem do gnoju. Nieźle, co? Tutaj odczepiłem przyczepę. Idę teraz pod ten traktor. No, z tej strony lepiej widać. Pasuje mu to. Musimy chyba jakieś dwa byki kupić. Powiem wam, że mam mały problem. Przyjechałem już tu tym fendem. Mam zaczepę, patrzę. Nie ma zaczepu. Odczepiłem z mojego, ale gówno, nie pasuje. Myślałem, że pasuje. Ale nie. W Newfoundlandzie jest 6. I nie wchodzi. No i cóż. Muszę iść poszukać zaczepu. Lipa trochę. No lipa, że muszę go znowu zaczepić. Kurde, masz. Myślałem, że będzie pasował. A to gówno. Tutaj jeszcze mi przeszkadza te cięgło hydrauliczne, te kable, już mi się nie chce tego odczepić. Dobra, dupie. Udało mi się znaleźć zaczep, ale żeby już nie jechać tam dookoła, to go niosę po prostu sobie, bo tędy się nie da wjechać, bo tutaj coś jest zasypane. Musiałem przyjść jak komando z pod siatką, ale już mam bliżej niż dalej. No, w końcu mi się udało zaczepić to wszystko. Kurde, powiem wam, masakra. Nie wiem, ile ja się zbawiłem z godziny. Zobaczcie. Tak to wygląda. Gówno widać o pod światło. Ale nie mam czasu. Już tam pewnie Piotrek czeka. No, udało się. No to co musiałem zrobić? Łyżka była zaczepiona. No to odczepiłem łyżkę, zaczepiłem widły. Nie popatrzyłem, kurde, że zaczepu nie ma. Pojechałem już po przyczepę. No i się okazało, że nie ma zaczepu, musiałem go przynieść. Ale... Tak patrzę, czy te przewody to zaczepiłem wszystkie, tak. Wszystko już jest ok, na szczęście. No i jedziemy. No, ale wiecie, jak to jest... Nie swoim traktorem trzeba zawsze uważać. Ja wolę popatrzeć 7 razy, czy coś dobrze zrobiłem, czy nie. Żeby później się nic nie stało i nie było problemu. Bo tam do Piotrka mam stąd 10 km, myślę. On już pewnie tam czeka. Bo miał zasypany zaksan. Rozciął zaksan. I teraz tą całą resztę. Ja tutaj... Kojarzę te pola, bo kiedyś tutaj robiłem właśnie u Michała. Na którymś polu talerzowałem. Ale widzę, że pobocze pozdzierali, to może będą drogę robić. Lusterka trochę są, kurde, ustawione tak. No on do obory chyba ma tak ustawione te lusterkę, że ja nic ich nie widzę. Ale już nie będę się zatrzymał. Nie chcę mu przestawiać, bo później wiecie. Coś tam chyba za mną jedzie. A jedzie, jakiś pust.
też za bardzo nie ma jak zjechać. Dobra, to widzimy się na miejscu. Kurde, powiem wam, że zimno w tym traktorze, nie wiem gdzie tu się ogrzewanie włącza. Tu jest od klimy ten pierwszy, drugi jest od wiatraków. To co, na tym trzecim gdzieś? Tym, tu? Nie wiem, kurde, pizga jak cholera. Chyba, że tutaj o, zielone światło. Chyba, że tutaj nie ma ogrzewania. Nie wiem, bo to musi być tak... No nie wiem, nie wiem. Dziwnie to jest zrobione. Juhan, gdzie jest niebieskie i czerwone i wiesz, czerwone ciepło, niebieskie zimno. A tutaj nie, jakieś kurde znaczki narysowane. Nie wiem. Nie miałem czasu jeszcze popatrzeć na to, bo jadę i podczas jazdy zrobiło się tu bardzo chłodno, bo włączyłem na chwilę klimę, bo zaparowałem i teraz już ciul. Jak w lodówce. Fajnie się nim jedzie, powiem wam szczerze. Amortyzacja zarobiska, no i skrzynia też oczywiście. Dobra, tu widzimy się już naprawdę na miejscu. Szkoda baterii, bo już za dużo nie mam. A nagrywam jakieś pierdoły i wam nic nie pokażę później. No, mała aktualizacja. Jestem już na polu. Przygotowałem przyczepę, odpiąłem burtę tą górną, żeby było łatwiej nam ładować. Piotrek przyjechał. Wysiał co tam miał. Nie wiem, to chyba jeszcze jest zaksan na przyczepie, jak dobrze pamiętam. Do rozsypania. I później resztę będziemy lecieć. Zobaczymy co on tam powie. Konfiguracja do nowego nawozu. Pobaw się trochę, żeby coś było widać. Ty. Tam na samą 4 stopnie. Finicja ma być 4 stopnie. Finicja ma być. Poziomnica. Tutaj pokazuje, że są na 4 stopnie. Są faktycznie. Idziemy zobaczyć, jak to będzie leciało. Co, jak dotąd dobrze szło? Dobrze szło? Sucho? Sucho, dobrze, to u nas ten człowieku opi to do dwa. Później te worki ogarnę. Mam nadzieję, że nie polecam nigdzie, ale nie wie, to nie powinien. Gdzie tak to wygląda? Co robię? Czarna robota. Musiałem dawkować, bo za dużo Piotrek ustawi i buta przykładałem do szczyli. Tam 150, 170 miało lecieć. Musiałeś wygarnąć do końca. Nawozy nie wjeździ z powrotem. Czy coś ponagrywać? Bo nic nie nagrywałeś? No kiedy? No wcześniej coś tam. Łani nie nagrałeś jak tu biegałeś? Bydła, jak to Marcin mówi, bydło. Bydło. Bydło, bydło leżało w bydło palne. Ale ja w końcu pakuję walizę, a Piotrek tutaj zostaje. Ostatni raz sypiemy. Sypaliśmy tak, 200 kilo zaksanu na hektar. 250 kilo kornkali. 250 kilo holistu teraz. I 100 kilo kizerytu. Ludzie tutaj sobie pomyślą, że porąbani jesteśmy. No, ty zapomniałem. Cały czas jeździmy, 4 razy po tym samym polu. No ale wcześniej, w sumie można było wcześniej wysiać tamte inne. Można było. Ale nie można było, bo tu mamy dalej. Tam się nie udało wybrać. Nie udało się jechać. No i też nie było czasu. No a teraz też jest dobrze. Właśnie tu po gruberze jak ładnie wygląda. Pięknie. Sucho tutaj, u nas to kurę mokro na pole, to sucho jak nie. Teraz będzie można talerzóweczkę zaczepić. Tak, i stależować tutaj. I może ktoś tu przyjedzie talerzować. Nagrałeś jakim ty sprzętem dzisiaj przyjechałeś? Nagrałem całą akcję. Odjechałem do przyczepy, a tam ciul zaczepu nie ma. Kurde. Nie mogłem wsadzić szybko złącza. Bo tam chyba tak ciężko chodzą, nie? Chyba niemiecka precyzja. No to się pierdyle. Zawinąłem węża dookoła zaczepu. To nie ciągnął się? Nie. No nie mogę wcisnąć. Znaczy wcisnąłem, ale wychodził. Nie chciał się zablokować. Ciśnienie było. Nie, właśnie lekko chodziło. Tylko nie wiem. Nie chciało, szkoda czasu już było. Żeby
się tam. I tak na styku. Ogrzewanie znalazłem, jednak jest. Mówiłem wszystkim, że trzeba farelkę do fenda dawać, a to ta jest. Ale w tym fencie to nie ma. Tutaj jest. Nie wiem jak w innych, ale w tym nie ma gniazda na zapalniczkę. No chyba nie ma. Ale na pewno. Ale tutaj ogólnie jest tak dziwnie, bo tak jakby to ogrzewanie było osobno. No. Klimatyzacji, tak? No chyba tak. No. Niemiecka technologia. No. To nie, że z jednej dziury masz ciepłe i zimne powietrze. No to tak jak w Anglii masz fakt. Zimna i ciepła. No, trochę sobie ogrzewania dajesz, trochę klimy i da rady jechać. Tak. Skończyłem rozsiewać nawóz. Akurat tam na styk praktycznie wyszło ten kizeryt. Wracam już praktycznie, dojeżdżam. A Marcin tam pojechał właśnie znajomemu odstawić traktor, zaczepi New Hollanda do przyczepy i przyjedzie. No właśnie dzwoniłem do niego, to mówi, że już zaczepia przyczepę, zaraz będzie wracał, to będzie, nie wiem, jakieś 20 minut, 30 po mnie. Mówię, odpukać poszło całkiem sprawnie. Nawozy rozsiane, także mówię, jutro będzie można zaczepić talerzówkę i pojechać to przetalerzować. I nie wiem, może pojutrze byśmy spróbowali zasiać, w piątek, zobaczymy.